Zdaniem radnych Koalicji Obywatelskiej to właśnie powody polityczne miały stać za nieprzedłużeniem kontraktu z Włodzimierzem Bystrzyckim. W ich ocenie radny poniósł konsekwencje tego, jak głosował na obradach Rady Miasta w Pile. Dyrektor powiedział jemu, że no nie zostanie zatrudniony, bo głosował na sesji niezgodnie z jego, czy tam nie głosował zgodnie z jego oczekiwaniami, tak to przekazał. Różne były opcje polityczne, ale zawsze sprawy mieszkańców, sprawy miasta zawsze były nadrzędne i one właściwie były takie priorytetowe, natomiast jakieś takie tego typu zachowania po prostu tego nie było. A chodzi o głosowanie za likwidacją Izby Wytrzeźwień, co zdaniem dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile w znaczny sposób utrudni funkcjonowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Wojciech Szafrański przebywa obecnie na urlopie, a głos w tej sprawie zabrał starosta pilski. Eligiusz Komarowski nie chce wchodzić w kompetencje dyrektora lecznicy, jednak wyraził swoją opinię w tej sprawie. Gdybym był w sytuacji pana doktora Bystrzyckiego, to mi by najzwyczajniej w świecie było wstyd nawet prosić o to, żeby pracować dłużej, w momencie, gdybym zawiódł mojego pracodawcę w tym sensie, że obiecał przy świadkach jedno zachowanie, a zrealizował drugie. Według informacji przekazanych przez starostę pilskiego, Włodzimierz Bystrzycki miał dać dyrektorowi Szpitala Specjalistycznego w Pile słowo honoru, że podczas głosowania na sesji Rady Miasta w Pile będzie przeciwko likwidacji Izby Wytrzeźwień. Stało się jednak inaczej, co zdaniem starosty naruszyło zasady współpracy i wpłynęło negatywnie na sytuację miejsca, w którym radny Bystrzycki pracował.